slightly growing within me, like a thunder breaks a tree. Oh my, makes me crazy, my body aches and my mind's lazy. Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj czekają nas ogromne zakupy do domu. Wiem, że bardzo lubicie tego typu filmy, mamy tutaj Pepco, mamy IKEA i jeszcze kilka innych, także jeżeli jesteście zainteresowani takim jesiennym przeglądem rzeczy, które się tutaj pojawią, to zapraszam. Zaczniemy od kosza z IKEA. Może wyjmę z tego cały środek. Jest to kosz ratanowy, lakierowany. I jego koszt to 100. No nie jest to mało, natomiast to co on robi, to jest sztos. Ponieważ takie kosze zdecydowanie najlepiej utrzymują porządek w salonie. Czy wrzucenie kocy szybko, żeby posprzątać, bo goście przyszli, czy zabawek dziecka. Jest to najlepsze i najszybsze rozwiązanie na takie sytuacje. I w koszu były, jak zauważyliście, poduszki. I mam tutaj dwa rodzaje poduszek. Są to poduszki boho i tak, ta jest z Actiona, ta jest z AliExpress. I od razu Wam je porównam między sobą. Z AliExpress koszt tej poszewki to około 38 do 50 zł i są różne wzory. Ta ma wielkość 50 na 50, tu mamy Action, wielkość 40 na 40 i koszt między 15 a 20 zł, nie pamiętam dokładnie. Na pierwszy rzut oka niby podobne, a jak się tak zgłębimy, to zdecydowanie bardziej polecam Wam AliExpress. Raz, że jakość jest zdecydowanie lepsza. Dwa, nie łapią się do tego włosy, paprochy, śmieci, cokolwiek. Natomiast te poduszki z Actiona to jest no trochę dramat. Niby wyglądają bardzo podobnie i identycznie, natomiast ciężko z utrzymaniem czystości, szczególnie jeżeli ktoś ma psy. Ja Wam dodaję linki pod filmem. Jeżeli ktoś czegoś takiego szuka, to Was bardzo serdecznie tam zapraszam i tam znajdziecie wszystkie odpowiedzi. I z Actiona mam również dywanik w stylu boho i on może służyć normalnie jako dywanik pod łóżko czy w łazience po wyjściu spod prysznica, natomiast on nie jest podgumowany, przez co jest bardzo śliski. Jeżeli chcecie go dać do łazienki, żeby było bezpiecznie, to najlepiej byłoby dać pod niego jakąś matę. My mamy na niego nieco inne przeznaczenie, otóż Alita zawsze leży w jednym miejscu na sofie i bardzo mocno, o właśnie tam, bardzo mocno niszczy podłokietnik i ten dywan dajemy pod, znaczy dywan, taką szmatkę dajemy pod Alitę, żeby po prostu jak ściuka coś czy coś nie brudziła i nie niszczyła właśnie tego miejsca, bo ma upatrzone tylko i wyłącznie jedno, a że bardzo dobrze komponuje się z tymi poduszkami, no to wszystko tworzy fajną całość. Skoro jesteśmy w temacie poduszek, to przejdziemy do tematu poszewek. I ja tutaj mam kilka takich jesiennych kolorów i wzorów z Pepco. I tam mamy największy, najszerszy wybór tych poszewek. Dodatkowo kosztują niewiele, bo za jedną sztukę płacimy 10 zł, a czasami są i promocje. I ja stwierdziłam, że sobie zrobię taki komplet poszewek, trochę zmienię kolorystykę tego, co mam za sobą, do koca, który jest w kratę i też jest z Pepco, kosztuje 30 zł, przemilusi i powiem Wam tylko tyle, że nareszcie przyszedł czas, gdzie krata stała się modna. No co nie popatrzycie, to wszystko jest w kratę, więc stwierdziłam, że muszę takie coś mieć, także troszkę sobie to wszystko powymieniam, razem z boho połączę, a przede wszystkim nadamy koloru do salonu takiego jesiennego. Co kojarzy Wam się najbardziej z jesienią? Bo mi generalnie świeczki. Jeżeli przychodzi tylko jesień, to ja rozstawiam wszędzie świeczki i kominki. To pierwszy świecznik jest z Actiona. I to jest taki styl industrialny, czarny, nowoczesny. Mamy dwa, stoją sobie na kominku, wyglądają bardzo ładnie i mają taką osłonkę szklaną właśnie na podgrzewacz na świeczkę. Przez co jest zdecydowanie bardziej bezpiecznie i koszt takiego czegoś to 20 zł. Oczywiście pojawiły się też świeczki i pokażę Wam teraz mój biznes roku. Kupiłam sobie świeczki i najlepsze świeczki jakie są to Yankee Candle. Gl-gl. Po prostu ja powinnam nazywać te świeczki gl-gl. Brzmi tak samo Yankee Candle. Gly-gly, no najprosta. Te świeczki po prostu palą się najdłużej, najładniej i bardzo intensywnie pachną. Wierzcie mi, albo nie, ja
no, świeczek przeżyłam mnóstwo, bardzo często kupowałam je w Pepco, natomiast w Pepco te świeczki bardzo często wyglądają tak, że wypala nam się taki krater w środku. Nieważne, czy my palimy świeczkę odpowiednio długo, bo gdy odpalacie świeczkę, to ona powinna tak gdzieś 3 godziny się palić, żeby ten wosk równomiernie się rozpuścił. W Pepco w tych świeczkach po prostu nie da się tego zrobić. W IKEA jeszcze jest ok, natomiast Pepco, nie wiem, albo ja tak trafiałam. Natomiast wracamy do tych świeczek, które kupiłam. To jest taki zapach typowo jesienny, mocny i intensywny. I ta świeczka kosztowała 64 zł. Ja kupuję je na Allegro i tam znajdziecie je po prostu taniej. Trzeba szukać, ale nie dajcie się zwieść, bo czasami no, węszą na ściemę, ale to zaraz do tego dojdę. I kupiłam sobie drugą świeczuszkę, bo stwierdziłam, że nie wiem jak ona pachnie, nie jestem do końca przekonana, więc wezmę sobie mniejszą, bo będzie tańsza. I ja byłam przekonana, że to będzie pół tej świeczki, nie? Bo to było pół ceny. Ta kosztowała 64, ta kosztowała 28. Biznes życia, kurwa. Dobra, teraz pokażę Wam, o co chodzi z tymi świeczkami i dlaczego warto czasami trochę więcej w tą świeczkę zainwestować. Mam jakieś włos zality tutaj. Już. Dobra. Ważny jest środek. Że ta tafla wosku, pomimo tego, że jest wypalone gdzieś no 1/3 tej świeczki, jest równa. Świeczka w Pepco wygląda w taki sposób. Była palona w identyczny sposób jak tamta. Też zawsze jak odpalam to minimum na 3 godziny i mamy taki krater, więc płacimy za świeczkę, która teoretycznie powinna się palić no ileś tam godzin, ale nie spala się, bo nie spala się w 100%. Teraz o kominkach i woskach. Bo ja kocham świeczki. Dobra, mamy tutaj 3 kominki. Co je różni? Pierwsza rzecz to cena. Ten był najdroższy. I wiecie dlaczego kupiłam taki ciul drogi kominek? Bo parę osób mi powiedziało, że te z Pepco, które są, to dlatego wosk mi z góry nie wychodzi. Tu ten, bo są za tanie i one po prostu, wiecie, nie mają tej powłoczki, nie wyskakuje mi wosk. No to ja stwierdziłam, że no może aż tak się nie znam na tym, stwierdziłam, że kupię se inny. Więc kupiłam oryginalny Yankee Candle. I ten kominek kosztuje 30-40 zł w zależności na jakiej aukcji. Jest to kominek ceramiczny. No tutaj ma po prostu wejście na podgrzewacz. Góra jest taka śliska, już lakierowana, no nie? Natomiast tutaj mamy taką porcelanę, ceramikę, która chwyta brud jak 150, no nie? Mroziłam, podgrzewałam, dubałam, nie wychodzi, nie wychodzi, nieważne, że kosztował 40 zł, jest oryginalny, no nie wychodzi, ni hu hu. Jakby mi ktoś nie wierzył, to tutaj mam metkę, że to jest oryginalny kominek. I wczoraj byłam w Pepco, zobaczyłam identyczny kominek jak Yankee Candle, tylko za 10 zł, tak? Ile on kosztował? 10 zł, 10 zł. Co jej różni? Ten jest też ceramiczny, ale ma tą powłokę taką śliską, przez co mogę go umyć, jak go wybabram brudnymi rękami. Jeszcze go nie paliłam, więc dam Wam znać na Instagramie, czy z niego wychodzi, czy nie wychodzi. I jeszcze mam jeden kominek, też z Pepco, też za 10 zł, w gwiazdki, jak się świeci, to się gwiazdki pokazują. Z niego też nie wychodzi wosk, nie wychodzi, nie wychodzi, ale on kosztował 10 zł, nie 40, normalnie 4 kominki w cenie jednego. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, jaki Wy macie patent na wyjmowanie tego wosku, bo wiadomo, że po to mamy taki kominek, żeby zmieniać sobie zapachy w domu, natomiast ja aktualnie nie mam na to pomysłu i tak używałam zamrażarki. Całą noc leżał w zamrażarce i nie wyszedł. Nie wyszedł. Skarbonkę kupiliśmy. Jest to skarbonka z najnowszej oferty Pepco. I powiem Wam, to jest moja pierwsza skarbonka, ale stwierdziłam, że jest taka ładna, że muszę ją mieć. Jak widzicie, hajs już się zgadza w środku, nie? Wygląda bardzo ładnie. Myśmy na początku mówili, że będziemy składać te same 2 złotówki i 5 złotówki, żeby to tak, wiecie, fajnie się zapełniło. No ale nie było 2 złotówek i stwierdziliśmy, że lepiej będzie nam się lepiej czuć, jak otworzymy ją i będziemy wyjmować z niej tylko papierki. I ta skarbonka kosztuje 15 zł i to też będzie fajny pomysł na prezent dla kogoś. Bo to naprawdę bardzo ładnie wygląda i nie jest drogie przede wszystkim. Fajne. Kubki. Kubki są z Pepco. Zwykłe, białe, ale bardzo ładne i wytłaczane. Jeden kosztował 6 zł, ale co jest bardzo ważne w tych kubkach? Odkleję Wam tutaj naklejkę.
I to są pierwsze kubki, na których pisze, że są bezpieczne do zmywarki. Zazwyczaj, gdy kupujemy kubki, to od razu mamy informację, że nie można myć w zmywarce. Nikt tego nie robi. Każdy, jak ma zmywarkę, to wkłada kubki do zmywarki. Nieważne, czy on ma złoty nadruk, czy jaki, ale wkładamy je do zmywarki, bo nikomu się nie chce tych kubków samemu myć. A te są po prostu bezpieczne od razu. Takie kubki to ja szanuję, nie? I są ładne. I świetnie się z nich pije. Zresztą pisałyście mi, że zawładnęły waszymi sercami. Jak je pokazałam, że je kupiłam, to bardzo wiele osób napisało mi, że je ma. I powiem wam, że nie w każdym Pepco jeszcze są, więc jeżeli wam się podobają, to lecieć i szukać Pepco, bo może ich szybko nie być. Mam nadzieję, że to będzie taka stała oferta i one będą wracać, bo jak wiemy, kubki się tłuką, nie? Mam ich 6. Bo najpierw kupiłam 2, ja tak robię z moim mężem. Kupię 2, mówię tak, jak się będzie dobrze piło, to kupię więcej, no nie? No i tak daję mu lepsze pitku w tym kubku niż w innym kubku. No i mówi, że dobre, no to ja kupuję potem kubki. Więc spróbujcie u siebie. Taki patent. Fajna rzecz. Też z Pepco i też rzecz organizacyjna. Jest to takie pudełeczko na okulary. Nie wiem jak u was, ja mam, jak już kupuję okulary, to kupuję tych okularów dość sporo i one potem mi się walają. Wiecie, to przy jednym zamówieniu, jednej przesyłce. One mi się walają wszędzie, po każdym koszyku. I tutaj mamy pudełko, które może sobie stać w wiatrołapie. Gdy wychodzicie, to zawsze macie w jednym miejscu te okulary. Dla kogoś, kto ma ich więcej, bo wiadomo, jak macie jedną parę, no to co innego. Wygląda tak, szkoda, że było tylko w jednym kolorze, bo ja bym wolała jakieś tam brązowe, czy tam ciemnozielone, no ale są tylko i wyłącznie szare. I otwieramy je. I w środku mamy miejsce na raz, dwa, trzy, cztery, pięć par okularów. I ile on kosztował ten gadżet? 25 zł. No i okulary są bezpieczne. No nie wiem, u mnie to tak jest, że ja wiem, że dokładają do tych okularów te wszystkie pojemniczki, ale ja je wiecznie gubię notorycznie, a potem i tak ciepię te okulary w jakiś koszyk. I ostatnia rzecz! Kosztuje to 20 zł. Są to 2 złote liście i ja je kupiłam pod kątem wiatrołapu. Jeżeli chcecie mieć porządek, to każda rzecz ma mieć swoje miejsce. I tak samo jest z kluczami. Zauważcie, że we wszystkich amerykańskich filmach, gdy oni przekraczają próg domu, to wkładają klucze do miseczki. Zawsze. I jak wychodzą, to zawsze wiedzą, gdzie te klucze są. I ja tym tropem poszłam, zawsze mamy jakiś koszyczek, miseczkę, gdzie te klucze się znajdują i są, wiecie, wiatrołapy po prostu, że od razu je odkładamy, ściągając kurtkę. I tutaj stwierdziłam, że będę miała jedno miejsce na właśnie klucze, drugie będzie na jakieś drobne. Ładne. Widziałam bardzo wiele aranżacji w Pepco, znaczy mnie nie udostępniają w Pepco, nie? Natomiast widziałam, że bardzo wiele blogerków kupiło takie i mają, to mam i ja, wiadomo. Czy Pepco mnie kiedyś udostępni? Ja tyle rzeczy kupuję! Nie. I to tyle. Tego nie dawaj. Dobra. Mam tutaj jeszcze dość sporo rzeczy takich, znaczy sporo, nie sporo, świątecznych. Ale ten odcinek już jest na tyle długi, że zostawcie kciuka w górę i zrobimy taki z gadżetami świątecznymi odcinek. Ale ja bym chciała was zapytać, czy uważacie, że mamy koniec października, już we wszystkich sklepach jest oferta świąteczna, choinki, bombki, mikołaje, no świeczuszki, obrus, siki i tak dalej. Dajcie znać, czy według was to już jest za wcześnie? Czy święta mogłyby być cały rok? Jeszcze nie przebrałam poduszek na jesienne, a już wypadałoby kupić bożonarodzeniowe. Nie wiem, o co chodzi, nie? To dajcie mi znać, czy ja sfiksowałam, czy o co chodzi. Żegnam się z wami, zostawcie kciuka w górę i wpadajcie na Instagrama. Do zobaczenia, subskrybujcie.